Pocahontas. Na londyńskim wybrzeżu, przy burcie dumnego statku Susan Constant, roił się tłum. Dzielna fregata i jej gotowa na wszystko załoga osadników miała za chwilę ruszyć w niebezpieczną wyprawę do nowego świata. Lon, Ben i Thomas, z trudem kryjąc łzy, żegnali się z rodzinami, ale czwarty z przyjaciół, John Smith, stał samotnie na pokładzie, niecierpliwie wyczekując chwili, kiedy majtkowie odwiążą cumy. Jako ostatni przybył na nadbrzeże John Radcliffe, człowiek bezwzględny i chorobliwie ambitny, którego mianowano gubernatorem nowego świata. W wysokich, lśniących butach ze skóry, dumnie wypinając pierś, wszedł po trapie. Tuż za nim dreptał żwawy, ale zawsze uśmiechnięty lokaj Wiggins, niosąc na rękach pupilka swojego pana spasionego i rozpieszczonego Mopsa o imieniu Persi. W chwilę potem, Susan Constant podniosła żagle i odbiła od Kei, żegnana okrzykami tłumu. Płynęli już kilka miesięcy, gdy dopadł ich straszliwy sztorm. Ogromna fala z rykiem runęła na pokład, zmiatając wszystko po drodze. Młody Tomas nie zdołał się utrzymać na pokładzie i został zmyty za burtę. Spadł w wodną kąpiel, jak szmaciana lalka. Trzymaj się, Tomas. Wrzasnął Smith, usiłując przekroczyć usiłując przekrzyczeć wycie wichury. Ludzie z załogi, kurczowo uczepieni pokładu, patrzyli z przerażeniem, jak dzielny Smith obwiązuje się liną i skacze w rozszalały ocean. Po chwili wyłonił się z fal, holując Tomasa. Natychmiast wciągnięto ich na pokład. Dopiero kiedy sztorm zaczął cichnąć, Radcliffe pokazał się za załodze. Nie upadajcie na duchu, chłopcy, wykrzyknął. Już niedługo dobijemy do brzegu nowego świata, a tam. Czeka was wolność i bogactwo. Pamiętajcie, że nic nas nie zawróci z raz obranej drogi, nawet banda krwiożerczych Indian. Powiedziawszy to, Przyszły gubernator wycofał się do swojej kajuty. Indian? Lepiej zostawcie mnie, uśmiechnął się John Smith. Myślisz, że będziemy mieli z nimi kłopoty? zapytał Lon. Już prędzej oni je będą mieli ze Smithem, <grymio> roześmiał się Ben. Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku, gdzie nikt jeszcze nie miał pojęcia, że zbliża się Susan Constant, oddział indiańskich wojowników powrócił właśnie do domu z wyprawy wojennej. Cała wioska z szamanem Kekatą na czele wyległa, by powitać szlachetnego wodza Połhatana i najdzielniejszego z młodych wojowników Kokołma. Połhatan niecierpliwie przebiegł wzrokiem szereg ludzi, szukając ukochanej córki. Tymczasem jego córka, Pocahontas, jak zwykle poszła szukać przygód w towarzystwie pary nierozłącznych przyjaciół ciekawskiego szopa Miko i czujnego kolibra Flita. Szybka i zwinna, jak kozica, wspięła się na swoją ulubioną skałę, wznoszącą się nad wodospadem. Tam stała patrząc na zapierający dech w piersiach widok, ciesząc się wolnością i pięknem swojej krainy. Z dołu doleciał ją okrzyk. To jej najlepsza przyjaciółka na koma, płynęła po jeziorze w czułnie. – Chodź, Pokahontas! Twój ojciec wrócił! Pocahontas bez namysłu skoczyła w dół z urwistej skały, a jej przyjaciele, chcąc nie chcąc, musieli podążyć za nią. Zwłaszcza Miko nie miał zachwyconej miny. Smukłe ciało dziewczyny zanurzyło się w toni jeziora niemal bezgłośnie. Za to Miko narobił hałasu za dwoje. Pocahontas zanurkowała pod łódką i wywróciła ją. Po chwili obie przyjaciółki, pluszcząc się i śmiejąc, odwróciły czółno i wdrapały się do środka. Co tam robiłaś na górze? zapytała Nakoma. Znów myślałam o moim śnie. On musi coś znaczyć. Tylko jeszcze nie wiem co. powiedziała Pokahontas. Może powinnaś opowiedzieć go ojcu, poradziła Nakoma. Może? przytaknęła Pokahontas. A teraz pójdźmy do obozu. Kiedy Pokahontas przywitała się z ojcem, zaraz opowiedziała mu o swoim śnie, który mówił, że Niedługo nastąpi jakieś wielkie wydarzenie. Surową twarz starego wodza rozjaśnił uśmiech. Wszystko się zgadza, córeczko. Wkrótce nastąpi wielkie wydarzenie, powiedział. Kokołm poprosił mnie o twoją rękę. Dziewczyna nie wierzyła własnym uszom. Kokołm należał do najlepszych wojowników, ale był nudnym mrukiem, niemającym za grosz poczucia humoru. Pocahontas nie wyobrażała sobie, że mogłaby wyjść za kogoś takiego. Ależ tato! zaprotestowała. Ten sen wskazywał mi zupełnie inną drogę. Wówczas połchatan wręczył córce ślubny naszyjnik jej zmarłej matki. Nawet dziki górski strumień dołączy pewnego dnia do wielkiej, spokojnej rzeki powiedział zakładając jej klejnot na szyję Kiedy się rozstali Pokahonta szepnęła do Miko Ojciec chce, żeby moje życie płynęło spokojnie jak rzeka ale dla mnie rzeka wcale nie jest spokojna przecież zawsze dąży przed siebie a za każdym jej zakrętem odkrywa się coś nowego i ciekawego Pokahonta spogrążona w myślach powędrowała przez las ku tajemniczej polanie gdzie żyła babcia Wierzba Mądre czarodziejskie drzewo. Tam indiańska księżniczka opowiedziała niezwykłej przyjaciółce swój sen. Śniło mi się, że biegnę przez las, mówiła z przyjęciem Pokahontas. I nagle, tuż przede mną, pojawia się strzała. Kręci się w kółko coraz szybciej i szybciej, a potem w jednej chwili się zatrzymuje. W tym momencie się obudziłam. Powiedz, co ma oznaczać ten sen babciu wierzbo? Cóż, moje dziecko, wydaje się, że strzała wyznaczać drogę, którą masz pójść, odpowiedziało sędziwe drzewo. Ale jaka jest moja droga i jak mam ją odnaleźć? Zapytała bezradnie dziewczyna. Twoja matka zadała mi kiedyś to samo pytanie. Poradziłam jej, żeby uważnie słuchała, ciągnęła babcia wierzba. Wszędzie wokół ciebie są duchy. Żyją w ziemi, w wodzie, w niebie. Jeśli wsłuchasz się w ich głos, wskażą ci drogę. Przy ostatnich słowach wierzby lekki powiew zaszeleścił liśćmi. Pokahonta zaczęła piąć się po gałęziach czarodziejskiego drzewa. Pragnęła usłyszeć, co mówi wysoko nad lasem wiatr. Kiedy dotarła do wierzchołka i spojrzała w dal, ponad koronami drzew, zobaczyła chmury kłębiące się na horyzoncie, białe chmury o dziwnych kształtach. Tymczasem na pokładzie statku szykowano się do rzucenia kotwicy. Radcliffe wezwał Johna Smitha, by udzielić mu specjalnych instrukcji. Liczę, że dopilnujesz, by Indianie nie przeszkodzili nam w wypełnieniu misji oświadczył. Proszę się nie martwić, sir, odpowiedział z uśmiechem Smith, drapiąc gubernatorskiego mopsika za uszami. Poradziłem sobie z innymi, to poradzę sobie i z nimi zapewnił. Statek sterował ku ujściu rzeki, a Pocahontas obserwowała go ze skalnego występu ukrytego wśród drzew. Dobrze znała wszystkie widoki swojej ojczyzny, ale ten był dla niej zupełnie nowy. Dziwne obłoki, które dostrzegła z daleka, były żaglami Susan Constant, wydętymi przybrzeżną bryzą. Kiedy załoga wciąż jeszcze trudziła się, by ustawić statek przy brzegu i zarzucić kotwicę, John Smith jako pierwszy z przyszłych osadników przedostał się na brzeg. Zdążył się już nawet wspiąć na wysokie drzewo, by rozejrzeć się po okolicy. Wierzchołek owego drzewa dotykał skały, na której ukryła się Pocahontas. Flit przestraszył się obcego. Ale Miko był zbyt ciekawski, by długo wytrzymać w ukryciu. Wyskoczył z krzaków, nim Pocahontas zdołała go powstrzymać i zniknął jej z oczu. – Cześć, śmieszny zwierzaku! – przywitał go przyjaźnie Smith i poczęstował marynarskim sucharem. Szop skwapliwie chwycił go w łapkę i triumfalnie pokazał obserwującym go z ukrycia przyjaciołom. Ten gest nie uszedł uwagi Smitha. Już miał ruszyć ku krzakom, kiedy Flit zatrzepotał mu nad głową, pragnąc odwrócić jego uwagę od kryjówki Pocahontas. W tym momencie z oddali zabrzmiał sygnał rogu wzywającego Smitha do powrotu. Pocahontas udało się pozostać w ukryciu. Przynajmniej na razie. Smith przybył w samą porę, by zobaczyć redklifa ceremonialnie zatykającego na wybrzeżu flagę brytyjską. A tak naprawdę. Radcliffe nie dbał o jego królewską mość Jakuba II i swoją rodzinną Anglię. Myślał tylko o złocie i innych bogactwach, których dostarczy mu ta nowa kraina. Najpierw jednak wysłał Smitha na zwiady, by ten sprawdził, czy w lesie nie czają się Indianie. Tymczasem w indyjskiej wiosce zebrała się Rada Plemienia. Oddział zwiadowców wyśledził białych przybyszów. I wódz połhatan nakazał Kekacie, by ten spytał duchy, co ma oznaczać ta dziwna wizyta. Szaman cisnął w ognisko garść magicznego proszku. Buchający gęsty dym przybrał postać bandy zbrojnych ludzi, których broń grzymiała ogniem i piorunami. Za chwilę zmienili się w watachę wściekłych głodnych wilków. Mądry Połchatan wiedział, że musi działać ostrożnie. Weź paru wojowników, idź nad rzekę i obserwuj tych ludzi. Miejmy nadzieję, że nie przypłynęli tu na długo, powiedział do kokołma. Czujny John Smith zrozumiał, że nie jest sam w lesie. Pocahontas, przekonana, że obcy już sobie poszedł, wyczołgała się z kryjówki w krzakach. Tymczasem młodzieniec zbliżał się do niej, podchodząc ostrożnie z drugiej strony wodospadu. Za ścianą spadającej wody widział tylko niewyraźne zarysy postaci, więc wyskoczył z za niej z muszkietem gotowym do strzału, wycelowanym prosto w dziewczynę. Oboje zamarli na chwilę, zaskoczeni swoim widokiem. Ta chwila dziwnie się przedłużała, gdyż dwa serca zabiły jednym rytmem. Smith wyciągnął rękę do pięknej dziewczyny. Smith Wyciągnął rękę do pięknej dziewczyny. Nie uciekaj, proszę! zawołał, widząc, że nieznajoma uskakuje jak spłoszona sarna. Smith wyciągnął rękę do pięknej dziewczyny. Nie uciekaj, proszę! zawołał, widząc, że nieznajoma uskakuje jak spłoszona sarna. Smith pobiegł za nią aż nad brzeg rzeki. Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. zapewnił, widząc, że dziewczyna wsiada do czółna. Nazywam się John Smith, a ty kim jesteś? Kiedy znów wyciągnął do niej rękę, owiał ich lekki powiew. Pokohonta przypomniała sobie wtedy, że babcia wierzba kazała jej słuchać sercem głosów, jakimi przemawia do niej świat. Dlatego wyciągnęła rękę do jasnowłosego cudzoziemca i pozwoliła wyprowadzić się z łódki. A kiedy ich dłonie spotkały się, już nie chciały się rozłączyć. W tym czasie wojownicy Połchatana, ukryci w zaroślach wokół obozu osadników, obserwowali, jak biali ludzie w pocie czoła kopią doły w ziemi. – Kopcie! Musimy znaleźć to złoto! – warczał Radcliffe. Odgryzł potężny kęs pieczonego kurzego udka, a resztki oddał Wigginsowi który cisnął je w krzaki. Persji puścił się pędem, by porwać przysmak, i natknął się na zaczajonego Indianina. Słysząc jego przerażony jazgot, osadnicy sięgnęli po broń. Wywiązała się potyczka. Wojownik namontak został postrzelony w nogę. Na widok rannego namontaka gniew ogarnął wodza Połhatana. Nakazał kokołmowi wezwać wojowników ze wszystkich okolicznych wiosek. Gdy przybyli, Wyszedł przed namiot. Ci biali ludzie są źli i groźni, przemówił do zebranych na placu mieszkańców wioski. Niech nikt się do nich nie zbliża. Tymczasem Pokahontas i John Smith stali nad brzegiem rzeki, zatopieni w rozmowie. Poznawali się coraz lepiej. Miko, buszując po okolicy, natknął się na torbę Smitha i wyciągnął z niej kompas, myśląc, że to suchar. Pokahontas uczyła Johna obyczajów swojego ludu, pokazała mu indyjskie gesty oznaczające witaj i do widzenia. Zacznijmy więc od witaj, powiedział Smith, starając się powtórzyć jej ruch. Widząc z jakim przejęciem John opowiada o Londynie, Pokahontas zrozumiała, że osadnicy chcą odtworzyć swój własny świat tu, na jej ziemi. Jest tyle pożytecznych rzeczy, których możemy was nauczyć, ciągnął John z zapałem. Cywilizujemy dzikich na całym świecie. Indiańska księżniczka z oburzeniem aż uniosła brwi. Dzikich? Zakłopotany John szukał innego słowa. E, o, oczywiście, ty nie jesteś nie jestem dzika, ale moje plemię jest. Dokończyła gorzko. Nie, nie to miałem na myśli. Powiedzmy raczej nieucywilizowane? A ty za to jesteś ucywilizowany? żachnęła się. Smith, widząc jej oburzenie, chciał się wytłumaczyć, ale pokachonta spociągnęła go za rękę i pobiegła w las. Kiedy przemykali między drzewami, pokazywała mu, że cała natura, zwierzęta, rośliny, Wiatr, chmury, a nawet ludzie, istnieje w powiązaniu ze sobą. Żarliwe słowa dziewczyny i piękno tego nowego świata odmieniły serce przybysza z za oceanu. Zobaczył barwy wiatru, które cieszyły oko Indianki, i zaczął czuć tak jak ona. Nagle w ciszę lasu wdarł się gwałtowny łomot bębnów. Cudowny nastrój prysnął. Coś złego dzieje się w wiosce, zawołała Pokahontas i ruszyła biegiem do domu, zostawiając oniemiałego Smitha na ścieżce. W obozie Redcliff szalał z wściekłości. Żaden z kopaczy nie znalazł złota, więc gubernator doszedł do wniosku, że wcześniej musieli wydobyć je Indianie. Za to Smith był w stanie myśleć wyłącznie o Pocahontas. Zdenerwowany gubernator nie zauważył szopa który wślizgnął się do namiotu. Wiecznie głodny Miko zwęszył smakołyki z miski mopsa i zakradł się do niej. Persi rzucił się na intruza i ścigał go za jadle po całym obozie. Po chwili oba zwierzaki znalazły się poza palisadą, którą osadnicy wznieśli dla ochrony przed atakiem Indian. Identyczną palisadę wznieśli Indianie wokół swojej wioski, aby chroniła ich przed osadnikami. Połchatan ostrzegł córkę, by nie oddalała się od domu i popatrzył na nią z miłością. Kiedy widzę cię w tym naszyjniku, mam wrażenie, że stoi przede mną twoja matka, powiedział wzruszony. Tak bym chciała, żeby była z nami, westchnęła pokahontas. Ona jest z nami przez cały czas, zapewnił ojciec. Za każdym razem, kiedy powiew wiatru porusza gałęzie drzew czuję jej obecność. Jeszcze tego samego dnia, kiedy Pokahontas i Nakoma zbierały kukurydzę na pobliskim polu, z lasu wyłonił się John Smith. Tylko nikomu nie mów, poprosiła przyjaciółka Pokahontas, odchodząc z Johnem. Wkrótce dotarli na zaczarowaną polanę. Pomyśl, a my płynęliśmy przez tyle miesięcy tylko po to, żeby szukać złota. Westchnął Smith. A co to jest złoto? zapytała Pokahontas. Kiedy John jej to wytłumaczył, powiedziała mu coś, co go zdumiało. Jest tu mnóstwo złotej kukurydzy, ale ani trochę złota. Niespodziewanie przemówił do nich głos. To głowa babci Wierzby wychyliła się z kory starego drzewa. Witaj, Johnie Smith, powiedziała Pokahontas. To drzewo do mnie mówi wykrzyknął zdumiony John. Nie bój się, młody człowieku, zachichotała wierzba. Jam ja do żartów bardziej skora niż ta moja stara kora. Już po chwili młodzieniec i babcia wierzba gaworzyli sobie wesoło, jak starzy znajomi. Pocahontas była szczęśliwa, że John spodobał się jej czardziejskiej przyjaciółce. Nagle miłą rozmowę przerwały głośne okrzyki dobiegające z głębi lasu. Smith, gdzie jesteś? Odezwij się! nawoływali Ben i Lon. Pocahontas i John skryli się za rozłożystym pniem wieżby. Nie podoba mi się to miejsce! lon zniżył głos. Dzicy mogą się czaić wszędzie! Byli już o krok od kryjówki Smitha, kiedy babcia wieżba niepostrzeżenie wysunęła z ziemi korzeń. Lon runął na ziemię z okrzykiem przerażenia, a po chwili obaj Anglicy uciekali jak niepyszni do obozu. John Smith uznał, że również powinien już wracać. Spotkajmy się tu jeszcze dzisiaj, poprosił. Będę czekała, obiecała Pokahontas, patrząc mu głęboko w oczy. Powinnam wrócić do wioski i zapomnieć o nim, powiedziała Pocahontas do babci wierzby, ale wewnętrzny głos mówi mi co innego. Może chodzi o twój sen, podpowiedziała dziewczynie babcia wierzba. Mój sen! wykrzyknęła dziewczyna. Czy myślisz, że kręcąca się strzała wskazywała właśnie na niego? Po mądrej twarzy babci wierzby przemknął uśmiech. Może odnalazłaś swoją drogę, dziecko, powiedziała. Słowa te długo jeszcze brzmiały w uszach pocahontas. Popatrz Pokahontas, powiedział kokoum z dumą ogarniając wzrokiem zastępy wojowników zgromadzone na placu teraz rozniesiemy w puch białe diabły przerażona jego słowami dziewczyna pobiegła do ojca i zaczęła go błagać by zamiast walczyć z osadnikami spróbował pokojowych rozwiązań oni nie chcą rozmawiać córko powiedział zgnębiony połchatan ale. Gdyby choć jeden z nich chciał się z nami porozumieć, wysłuchałbyś go, prawda? Zapytała z nadzieją. Tak, oczywiście, przytaknął niecierpliwie. Ale to nie jest takie proste. Proszę zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. Ja muszę iść na naradę wojenną. Kiedy Smith zjawił się w obozie, Radcliffe już na niego czekał. Musimy pozbyć się tych dzikich raz na zawsze. Złoto będzie nasze! zapowiedział. Smith próbował przekonać chciwego gubernatora, że jedynym złotym bogactwem tej krainy jest kukurydza. Pokazał nawet dorodną kolbę, którą przyniósł ze sobą, kusząc swoich towarzyszy obietnicą jedzenia lepszego niż twarde suchary czy owsianka. Lecz Radcliffe nie chciał nawet o tym słyszeć. Każdy, kto zamiast zabijać Indian, będzie próbował bratać się z nimi, Zostanie skazany za zdradę i powieszony, ogłosił. Nocą Pokahontas usiłowała niepostrzeżenie wymknąć się z wioski na spotkanie ze Smithem, ale przy palisadzie natknęła się na swoją przyjaciółkę komę Pokahontas, wykrzyknęła Nakoma, nie możesz tam iść. Przecież on jest jednym z tych białych diabłów. Zdradzasz własny lud. Przeciwnie, próbuję pomóc mojemu ludowi. Powiedziała Pokahontas i pobiegła w las. Wiedziała jednak, że nie przekonała przyjaciółki. Nakoma w trosce o pocahontas powiedziała wszystko kokołmowi. Gdy dwa wrogie obozy szykowały się do bitwy, Smith i Pocahontas stanęli na zaczarowanej polanie. Może jeszcze nie jest za późno, by ich powstrzymać powiedziała dziewczyna. Chodźmy razem do wioski i porozmawiajmy z moim ojcem. Nagle między nich wpadł Miko, a za nim Persji. Ścigali się za jadle po całej polanie. Pocahontas i Smith napróżno usiłowali ich rozdzielić. Kiedy obie strony chcą walki, nic ich nie powstrzyma, westchnął ze smutkiem młodzieniec. Wówczas babcia wierzba zanurzyła jedną ze swoich gałązek w wodzie. Popatrz, jak fale rozchodzą się kręgiem, powiedziała do Jona. Z początku są małe, a potem coraz większe. Coś jednak musi je wywołać, prawda? Smith wlot lot pojął, o co chodzi. Dobrze, pójdę porozmawiać z twoim ojcem. Zwrócił się do Pocahontas. Indianka z radości zarzuciła mu ramiona na szyję, a on objął ją i długo całował. Na tę scenę natknął się Kokołm który wyłonił się z lasu. Brutalnie rozdzielił zakochanych i rzucił się na smytha z nożem. Tarzali się po ziemi, walcząc za jadle. W tym momencie pojawił się Tomas. W samą porę, by zobaczyć, jak kokołm zdobywszy przewagę wzniósł nóż do ciosu. Tomas, nie namyślając się, wypalił z muszkietu i śmiertelnie ranił indiańskiego wojownika. Padając, Kokom zahaczył ręką o naszyjnik Pocahontas, w którym miała wystąpić na ślubie. Rozerwany łańcuszek upadł przy jego martwym ciele. – Thomas! Uciekaj stąd! – wrzasnął Smith, widząc nadbiegających wojowników. Pocahontas patrzyła z bezsilnym przerażeniem, jak jej pobratymcy chwytają i wiążą Johna, nazywając go mordercą. W wiosce odbył się sąd nad Smithem. Połchatan ogłosił, że jeniec zostanie stracony na zajutrz o wschodzie słońca. Zrozpaczona córka błagała ojca o litość, ale on był nieprzejednany. Kokołm zginął przez twoją głupotę, powiedział surowo, okryłaś hańbą własnego ojca związanego Smitha Wrzucono do namiotu, gdzie miał pozostać do rana. Nakoma powiedziała strażnikom, że córka wodza Pocahontas chce spojrzeć w oczy człowiekowi, który zabił Kokołma. Lepiej by było, gdybyśmy się w ogóle nie spotkali, westchnęła żałośnie dziewczyna. Wówczas nie stałoby się najgorsze. Wolę umrzeć jutro z myślą o tobie, niż gdybym miał żyć nawet sto lat nie spotkawszy ciebie zaprotestował Smith. Nie mogę żyć bez ciebie, szepnęła. Nie martw się, ukochana. Pamiętaj, cokolwiek się stanie, zawsze myślami będę przy tobie. Tymczasem Thomas gnał co sił do obozu. Dzicy! Wrzasnął bez tchu, wpadając na polanę. Złapali Smitha! Widzicie? Urągał Radcliffe. Smith próbował się z nimi... Zaprzyjaźnić? I oto jak mu się odwdzięczyli. Najwyższy czas, by pojmać ich co do nogi i uwolnić naszego dzielnego kamrata. Pokahontas szła ze zwieszoną głową przez cały las ku zaczarowanej polanie. Miko, chcąc ją pocieszyć, przyniósł jej kompas Johna Smitha. Kiedy oglądała dziwny przedmiot, igła zaczęła się kręcić. Dziewczyna zrozumiała, że to znak z jej snu. Muszę wracać, wykrzyknęła podniecona. Nagle strzałka znieruchomiała, wskazując na horyzont, gdzie różowił się świt. Słońce wschodzi! Zaraz będzie za późno, co mam robić? jęknęła pocahontas. Pozwól, niech pokierują tobą duchy ziemi, podszepnęła babcia wierzba. Osadnicy, uzbrojeni i gotowi do wojny z Indianami, maszerowali bojowo przez las. W tym samym czasie pochód Indian nieubłagalnie zmierzał ku skale straceń. Nie zdawali sobie sprawy, że osadnicy są już tak blisko. Zdawało się, że ostateczne starcie wrogich obozów jest nieuniknione. Związanego Smitha zaniesiono na szczyt skały i ułożono mu głowę na płaskim kamieniu. Już wódz Powhatan uniósł Maczugę do ciosu. Już zaczajeni w lesie osadnicy wycelowali muszkiety, gotowi oddać ognia. Kiedy nagle nadbiegła Pokahontas i własnym ciałem zasłoniła smyta. Nie! krzyknęła do ojca. Jeśli chcesz go zabić, będziesz musiał zabić i mnie. Ale zanim to zrobisz, rozejrzyj się wokół siebie. Zobacz, dokąd zaprowadziła nas droga nienawiści. I gdy nieprzyjaciele trwali w pełnej napięci ciszy, dodała patrząc na wodza. Ty jeden możesz wszystko zmienić, ojcze. Zaszumiał wiatr i Połchatan poczuł, jak duch matki Pocahontas otwiera mądrym słowom córki drogę do jego serca. Pocahontas przemówiła mądrze i odważnie. Powiedział. Od tej chwili nie będzie już więcej zabijania. Niech na tej ziemi zapanuje pokój. Indiańscy wojownicy z wahaniem Opuścili broń. Ludzie! Teraz mamy szansę! ryknął Radcliffe. Ognia! Jednak osadnicy zrozumieli wreszcie, kogo mają za przywódcę i nie posłuchali rozkazu. Jeden za drugim opuszczali muszkiety. Wówczas Radcliffe wyrwał broń najbliżej stojącemu i wypalił w Połłhatana. Dzielny John Smith zdążył zepchnąć wodza z linii strzału, lecz jego samego dosięgła kula przeznaczona dla Indianina. Osadników ogarnął szał. Brać go! krzyknął Ben i razem z Lonem i Tomasem rzucili się na Redcliffa. Gubernator został zakuty w łańcuchy i zawleczony na statek. Ranny John Smith spoczywał na noszach ustawionych na brzegu, a załoga Suzan Constant szykowała statek do powrotu do Anglii. Na skraju lasu pojawiła się Pocahontas, a za nią Połchatan, Nakoma i reszta mieszkańców wioski niosących ciepłe koce i kukurydze dla osadników. Zatroskany Thomas podszedł do Pokahontas. Powrót do kraju to jego jedyna szansa, powiedział. Umrze, jeśli tu zostanie. Dziewczyna uklękła przy Johnie i ofiarowała mu skórzany woreczek. Weź to, powiedziała. W środku jest kora babci wierzby. Pomoże ci uśmierzyć ból. Podszedł Połchatan i okrył z swoim wodzowskim płaszczem. Dzięki ci, biały bracie. Zawsze będziesz mile witany przez nasz lud, powiedział miękko. Zjawiły się zwierzęta Miko, Flit i Persi, niosąc naszyjnik matki Pokahontas, które zawiesiły dziewczynie na szyi. Smith popatrzył na ukochaną. Popłyniesz ze mną? Zapytał z nadzieją dziewczyna zwróciła się ku ojcu. Musisz sama wybrać swoją drogę, powiedział wódz. Pokahontas popatrzyła na Indian, podających kosze z żywnością głodnym osadnikom, na gesty przyjaźni rodzące się między nimi i już wiedziała, jaką drogę powinna wybrać. Pokahontas, tylko dzięki tobie nie doszło do walki. Nie możesz odejść, błagała nakoma. Widok łez na twarzy Pocahontas powiedział Smithowi więcej niż słowa. Indianka postanowiła zostać, by budować zgodę między własnym ludem a osadnikami. W takim razie ja zostanę z tobą, wyszeptał. Nie. Ty musisz wracać. Pokręciła głową. Tam, w swojej ojczyźnie opowiedz ludziom prawdę o moim kraju. O nas, o naszym złotym bogactwie które służy ludziom. I pamiętaj, cokolwiek się stanie, zawsze będę z tobą. Pocahontas pochyliła się nad Johnem, objęli się i pocałowali po raz ostatni. Później Pokahonta stała na brzegu rzeki razem z ojcem, patrząc, jak oddala się szalupa wioząca Johna Smitha na statek. Pouchatan przygarnął do siebie córkę, chcąc ją pocieszyć. Kiedy chory znalazł się na pokładzie, wciągnięto żagle. Bryza wydeła płachty białe, jak obłoki. Dziewczyna wyrwała się ojcu i pobiegła w las. Pocahontas stała na swojej ulubionej skale, a wiatr owiewał jej ciało. Ten sam wiatr, który popychał statek Johna Smitha w dół rzeki ku otwartemu morzu. Koniec.